Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W drugiej części poświęconej firmie TO2 mamy ponownie kolegę Jakuba, który nam w pierwszej części opowiadał tak fajnie o tych granulatach, a teraz zasygnalizowane wcześniej suplementy diety w postaci tych przede wszystkim płynów i tego tutaj jednego takiej mieszanki, takiego granulatu też, granulowanego probiotyku. Nam proszę bardzo, Jakub nam teraz coś więcej o nich opowie. Witamy po raz ponowny. Dzisiaj, no może zaczniemy tutaj od... To może ja się zapytam, bo tak, wszystkie te tutaj mamy akwamid, zakwaszacze, ale tu jest taka jedna fajna rzecz, olej ze świeżych węgorzy. To może o tym zacznijmy, bo olej, te węgorze, to pierwszy raz się z tą nazwą zetknąłem, ze świeżych węgorzy. No jesteś z Pomorza, to myślę, że węgorza kiedyś tam gdzieś tak, widziałeś. Tak, jest to generalnie ryba, która no jest... Tłuste, ja bardzo lubię wędzone, tłuste takie. Stąd mamy właśnie dostęp do dużej ilości zdrowego oleju. Skąd taki pomysł? No pomysł jest taki, że od zawsze uważany był olej rybny za najbardziej jakby zdrowy, w ogóle zwierzęce tłuszcze dla nas, dla organizmów, generalnie dla zwierząt są najbardziej zdrowe, najbardziej przyswajalne. No a w przypadku ryb one zawierają największą ilość tych wolnych kwasów tłuszczowych omega-3, które działają, no najogólniej można powiedzieć, prozdrowotnie. One wzmacniają układ nerwowy, wzmacniają wzrok, wzmacniają taką witalność ogólną u gołębi. Bardzo fajnie ten olej sprawuje się do łączenia mieszanek z różnymi innymi preparatami w proszku. Dodatkowo możemy stosować go jako super źródło energii przed lotem. Jeżeli na przykład nie stosujemy granulatu, a chcemy sobie lecieć po prostu właśnie na takich karmach, chcemy podwyższyć energię w takiej karmie, dodajemy sobie taki olej i regulujemy sobie taką właśnie energię w tym. Podwyższamy ją oczywiście, nie? Tutaj mamy napisane, że zawiera on najwyższą zawartość właśnie tych kwasów tłuszczowych. No stąd jest właśnie wybór na olej ze świeżych węgorzy, bo on z wszystkich ryb zawiera właśnie tych kwasów najwięcej, a te kwasy są właśnie najbardziej pożądane dla organizmu. Tutaj on występuje, widzę, w opakowaniu jednolitrowym, tak? Występuje w litrowym i też w półlitrowym opakowaniu. Aha. Zastanawiamy się też nad wprowadzeniem opakowań 250 ml, no ze względu na to, że każdy, no jedni mają dużo gołębi, jedni mniej, jedni chcą mieć cały czas świeży ten olej u siebie, więc myślę, że mniejsze opakowania też będą, że tak powiem, cieszyły się zainteresowaniem. No tak, macie też, widzę, mniejsze opakowania, właśnie bardzo taki standardowy. Opakowania są od 250 do litra. Następnym produktem, właśnie, no może wezmę mniejszy, będzie mi wygodniej, jest to zakwaszacz. Używamy go do zakwaszania wody i tak naprawdę funkcję on ma dwie. W gołębniku będzie miał taką funkcję, że po prostu będzie utrzymywał nam tą wodę, że tak powiem, w higienicznych warunkach, nie będą dostawać nam się tam działać jakieś tam właśnie bakterie, patogeny, ponieważ obniżone pH powoduje to, że te bakterie się nie rozwijają. Druga sprawa, jak gołąb będzie już pił tą wodę, to też będzie obniżało pH właśnie w żołądku, w jelitach, gdzie będzie nam zabezpieczało to po prostu organizm od środka. Produkt ma taki ładny niebieski kolor, to nie wynika... Ja bym powiedział taki zielonkawy. Zielonkawo-niebieski, no to o kolorach nie będziemy... No właśnie, lepiej trzeba jakąś dziewczynę się zapytać. Bo wyjdzie właśnie, tutaj, że daltonistami jest. Dokładnie, nie? No, zielono-niebieskawy kolor, tak. Możemy to tak, że tak powiem, uśrednić. On jest spowodowany zawartością tutaj właśnie miedzi, która też wpływa grzybobójczo, bo tutaj już o grzybach rozmawialiśmy. Miedź, właśnie siarczan miedzi wpływa nam bardzo fajnie na grzyba i troszkę będzie też nam zabezpieczał właśnie ptaki przed grzybicą. Jeżeli my, bo na rynku mamy dużo różnych zakwaszaczy dostępnych, jeżeli mielibyśmy go z jakimś innym zakwaszaczem porównać, to jakim? Nie można porównać, ponieważ jest to najlepszy zakwaszacz. Aha, więc rozumiem. Tutaj nie ma co porównywać, ale mi się parę osób pytało, no, że kolorem jest bardzo podobny do Ronfridowskiego Avidresu. No może rzeczywiście tak, bo składem też jest podobny. No to już stosowanie, wiemy, czyli... stosowanie jest zbliżone. Rozumiem. 5 ml na 1 litr wody to jest maksymalna dawka. Czyli rozumiem, ja że polecam konkurencja dawać 3. cenowa będzie wtedy. Konkurencja cenowa, no myślę, że jest dużo tańszy. Półlitrowa wersja kosztuje 22,50, a litrowy 35 zł. Mówimy o cenie detalicznej. Tak, to jest cena detaliczna. Oczywiście. Tutaj dla klienta, dla hodowcy. Tu w sklepie dla hodowców jest taka, czy jeszcze jakaś tańsza? Tak, taka będzie. Taka będzie, dobrze. Myślę, że są to takie ceny dostępne dla każdego. No nie możemy przesadzać z cenami, ponieważ no nie każdego stać na jakieś strasznie drogie produkty. Produkt przede wszystkim musi być dobry,
w dobrej cenie, no i no tutaj też jeszcze działać, warto tak? Pod co podkreślić, należy wszędzie, gdzie mamy jakieś inne butelki, zawsze musimy, w niektórych występują dozowniki, natomiast tak. Tutaj butelka jest wyposażona od razu w taki mały zbiorniczek, na którym są tutaj, jak ktoś dobrze tu popatrzy, jest taka miarka. Miarka właśnie. Mogę tą szklaneczkę poprosić, nie, to nie. Pokażemy właśnie, jak to zastosować, tak, to bo parę właśnie przy okazji. Otworzymy tutaj widzieli. Jeden, no myślę, że on się nie zmarnuje, Rafał generalnie wypije. Rafał wypije. Znaczy, powiem nie. Tak, jakby trochę wody tak, jak to robimy, tak, odkręcamy. Odkręcamy tą nad dozownikiem nakrętkę, tak. Nie, tam nigdy nie otwieramy tak. Dwóch, bo nam się tam wyleje ciśnienie musi być stałe, jak teraz ciśniemy, nie będziemy miało i generalnie jedną rzecz, ściskamy sobie i widzimy, że się nalewa, bardzo tak. Powoli i w tej chwili nalewa nam się 10 ml. I to przelewamy. Nalejemy sobie do 15, żeby dobra. To jeszcze powtórzyć próbę. I po prostu przelewamy. Przelewamy. I jak widzimy, nie wylewa nam się nic więcej, podciśnienie jest. I nie musimy mieć żadnego dodatkowego. Generalnie zasobniczka. Te butelki są, dowiedziałem się, opatentowane. No, producent wymyślił jakoś tak sobie ten patent na to. Jest i parę suplementów dla gołębi też właśnie w tych butelkach. Są to chyba uważam najfajniejsze rzeczy, bo no jest to tak, wygodne właśnie. Jest to wygodne, nie oblejemy sobie rąk, nie musimy mieć dodatkowego dozownika, jakichś kieliszeczków, strzykawek i tak dalej. Nie, dziękuję. No to jak? Dobrze, dobrze, w porządku. Kolejnym tutaj po kolei produktem jest to jest akurat Aqua Electrolit. Mhm. To jest, jak normalny sama nazwa wskazuje, jest to elektrolit dodatkowo z witaminą C i z betainą, czyli generalnie będzie sobie lepiej gołębie będą sobie radziły ze stresem cieplnym i ogólnie ze stresem, bo witamina C jest takim powiedzmy preparatem, taką witaminą, która właśnie między innymi z tym sobie bardzo dobrze radzi, a dodatkowo też działa proodpornościowo i generalnie w momencie, kiedy gołębie nam przylatują po locie, podajemy ten elektrolit do wody i nie dość, że zabezpieczamy tutaj w te wszystkie składniki elektrolityczne, to jeszcze dodatkowo w tą witaminę C gołębie tutaj, że tak powiem, zaopatrujemy. Aquahol to myślę, że tak jak Aquahol. Widzę, tonik wątrobowy, czyli na wątrobę, wątrobowy, inne rzeczy, co? Zastanawialiśmy się tutaj nad nazwą, no tutaj najprostszą rzeczą jest po prostu określenie tonik wątrobowy, ponieważ myślę, że jest on nazwa jest sama w sobie taką powiedzmy marką i od razu określa ten produkt, każdy wie do czego to używać. Regeneracja wątroby, generalnie gospodarka energetyczna, wszystko co związane z wątrobą, tutaj właśnie ten preparat nam zapewnia. Tutaj akurat w przypadku tego pięknego koloru pomarańczowego, tutaj chyba już nie mamy wątpliwości co do koloru, jest to pomarańczowy. Ten pomarańczowy kolor jest lub żółty zapewniony dzięki. A niewypewność była, nie? Bo tutaj w tym. No właśnie tak jak też tak popatrzyłem. Pomarańczowy, żółty. Zapewniony dzięki witaminom z grupy B, które zabarwiają właśnie produkty na taki kolor, więc nie używamy żadnych syntetycznych barwników, tylko staramy się to w naturalny sposób tutaj wszystko mieć. Mamy tu metioninę, mamy tutaj cholinę oraz witaminy z grupy B, które wspomagają nam pracę wątroby. Ten elektrolit, przepraszam, ten Aquahol występuje w opakowaniu 500 ml. 500 tylko, i 1000. Jest też 1000. Jest też 1000 dla tych, którzy chcą sobie kupić taniej, troszkę zaoszczędzić i mieć na dłuższy czas. Te produkty generalnie można naprawdę długo przechowywać, jeżeli są przechowywane w suchym, chłodnym i przede wszystkim nie wystawiamy tego na światło słoneczne. One mogą stać tak jak tutaj w sklepie, takie światło nie szkodzi. To nie jest światło UV. To jest sztuczne. To jest sztuczne dokładnie. Światło. Nie mamy tutaj ultrafioletu, który by nam to mógł, że tak powiem, zniszczyć. Podać rozkład tego. Oczywiście, jeżeli coś się rozłoży, to na pewno w takich ilościach, że to nie będzie miało najmniejszego wpływu. Tutaj witaminy te B, witaminy. Które tam były już zawarte w Aquaholu częściowo, tak? Częściowo są też tak, tu. To jest preparat Aqua B Complex. Kolor ten sam, to już nie będziemy mówić. Jak sama nazwa mówi, są to witaminy z grupy B. Jest tu takie szersze, że tak powiem, spektrum, większa. No praktycznie wszystkie witaminy z grupy B tutaj ten produkt zawiera. Witaminę B1, B2, B6, B12. Czyli takie grupy tak, B wszystko. Grupy B. Oraz zawiera też betainę i metioninę, troszkę też na ochronę wątroby. Bardzo fajna sprawa po leczeniach, po szczepieniach. Wiele gabinetów weterynaryjnych od nas kupuje te witaminy i właśnie tutaj stosują hodowcy. Tutaj mamy Aquavit, to też z witaminami, jak Aquavit sam mawiam, jest to multiwitamina. Najprościej to określić, jest to multiwitamina. Mamy i witaminy z grupy B, AD3E, tutaj mamy jeszcze biotynę, cholinę, witaminę C, więc jest generalnie taki uniwersalny skład dla kogoś, kto chce mieć, nie wiem, jeden preparat, który zastąpi mu wiele innych preparatów, czy na odchów mody, czy na jakąś regenerację. No multivitaminę podajemy w naprawdę w wielu sytuacjach, jest to bardzo uniwersalny produkt. Kuracja, no masę. Oczywiście, przede wszystkim my tutaj też w tym preparacie postawiliśmy na wydajność. To jest 5 do 10 ml, ale na 10 litrów wody. Więc taka buteleczka może nam nawet wystarczyć na 500 litrów wody, więc to jest naprawdę bardzo wydajny, fajny produkt w bardzo dobrej cenie.
E plus selen, czyli coś, co generalnie powinniśmy już podawać. Tak jak mówiliśmy, jeżeli parujemy gołębie, to najlepiej już przed parowaniem 2 tygodnie podawać taki E plus selen i do momentu praktycznie klucia młodych możemy sobie spokojnie dla gołąbków ten preparat podawać. Tutaj mamy naturalną witaminę E, to nie jest syntetyczna witamina E. Tutaj postawiliśmy w tym produkcie na to. Ona się dużo lepiej wchłania, dużo lepiej działa. Nie trzeba też takich wysokich dawek jej stosować. I teraz właśnie jak już jesteśmy przy tym, bo mówimy, że podajemy w momencie, kiedy te gołębie parujemy, to zobaczmy. Mieliśmy tutaj też ten na niebieski worek, ten Fit Plus. I teraz tak, żebyśmy dobrze się zrozumieli. To czyli tak, jak będę to stosował, to wtedy mogę ograniczyć stosowanie tego? Spokojnie można ograniczyć. No właśnie, to mi chodzi. Tutaj jak sobie przeczytamy, zobaczymy sobie tę etykietę. Nie wiem, czy tutaj... Ale wystarczy nam powiesz, my wierzymy w to wszystko. Nie, nie, tutaj nie, 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 kwestia wiary. Wiary, to jest jedna rzecz, ale widzimy, że tutaj ten preparat zawiera 100 mg witaminy E. To jest i jak spojrzymy tutaj też, to też zawiera selen w wysokich dawkach, ponieważ no jest to wymagane. O, właśnie tego zapytałem, bo tak jak tu byliśmy. Możemy sobie porównać, co gdzie jest. Ten bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie przy wyborze suplementów patrzyli nie tylko na nazwę, że tutaj jest E plus selen, ale dawki. Odwróćmy sobie tą butelkę, czy tam naszej firmy, czy innej. Zobaczmy, ile tego jest, bo niektórzy mówią, że mają bardzo wydajne preparaty, bardzo tanie i tak dalej, ale czasami się to wiąże z tym, że są te preparaty po prostu, jak to mówią, odchudzone. No tu u nas te preparaty nie są poodchudzane, bardziej są napakowane tymi witaminami. I generalnie myślę, że przez to właśnie hodowcy sobie cenią te produkty. Teraz ostatni to jest aquamino, aminokwasy zawierający preparat. Produkt, który generalnie jest połączeniem multiwitaminy płynnych drożdży oraz aminokwasów, które są właśnie z tych drożdży tutaj zawarte. Jest to też taka nowość na rynku, on tak wygląda troszkę inaczej. Brązowy jest. Taki brązowy, nie jest przejrzysty, nie jest to taki gęstszy, klarowny chyba jest, płyn. Gęstszy, co? Ponieważ jest to taka zawiesina, te drożdże są tak czyli bardzo mocno... wstrząsnąć trzeba? Można wstrząsnąć jak najbardziej, ale trzeba dobrze wymieszać. No, no nie będzie to tak jak tutaj, że jest to przejrzysty płyn, jak taka oranżatka. Powiedzmy, ten płyn no, tak wygląda, jak wygląda, ale mamy tu zawartość wszystkich witamin. Przede wszystkim bardzo duża ilość aminokwasów. Tu jest ponad 18 egzogennych aminokwasów, które nie występują w organizmie, które musimy zapewnić czasami ptakom. Czyli jak zadam teraz pytanie w postaci takie, no, czy to możemy porównać na przykład do zeloksygen? Doktora Wolca, to jest taki drożdże w płynie, coś takiego z witaminami? To są drożdże w płynie z witaminami, żeloksygen. Jeżeli to jest takie coś, o czym jest... ja myślę, to tak. Tak? Tak, aha, tak, tak. Widzimy takie odpowiednik tego. Żeby znaczy się... ja nawet akurat nie znałem tego produktu, coś poznałem. Na pewno nie było to, że tak powiem, tutaj motorem do wymyślenia tego. Pomysł tutaj był mój, że tak powiem, autorski. I produkt też generalnie będzie się sprawdzał w każdym okresie hodowli, ale dedykowany jest na jakieś problemy właśnie z trawieniem, problemy jelitowe. Wydajność jest 5-10 ml na 10 litrów wody, czyli więc naprawdę bardzo wydajny produkt. Ten produkt też w niewielkich ilościach możemy sobie mieszać z karmą. Bez problemu możemy sobie wymieszać z karmą. Też takim samym, że tak powiem, tym? Nie, to już musimy sobie trochę to przeliczyć, bo no właśnie tak... karmy nie pijemy, tylko pobieramy. No właśnie, no. I generalnie trzeba sobie przeliczyć to. Na chwilę, tak na szybko licząc, generalnie zawsze ptaki i zwierzęta liczy się średnio, że wypijają 2 do 3 razy tyle, co zjedzą, więc sobie tą dawkę musimy po prostu w ten sposób przeliczyć. To jest takie ogólne przeliczenie, to nie jest rozumiem, zawsze, nie. No to może przy upałach będą piły więcej, ale przy średniej temperaturze jest to około 3 razy tyle gołąb wypije, co zje. Nie? Więc i to występuje w opakowaniu właśnie 250 ml. W zupełności wystarczy w takim, ponieważ no, przy tak niskim stosowaniu opakowania większe byłyby tutaj zupełnie no, bezsensowne. I ostatni właśnie teraz, produkt, bo tam się pomyliłem. Chyba ostatni produkt, który mamy tutaj na miejscu już, może nie jest on nowością, bo wprowadziliśmy go w zeszłym roku. Jest to granulowany probiotyk, o którym rozmawialiśmy, o którym nas zahaczyłeś, że tak powiem, właśnie bo taki na targach. Inny jest troszeczkę, on jest granulat taki. No jest to rzecz, która generalnie na pewno nie występuje tutaj, ani w tym sklepie, ani w innym, ponieważ jako jedyni mamy taką rzecz u siebie w ofercie. Generalnie idea probiotyku jest wszystkim znana. Mamy bakterie probiotyczne, które działają nam... że tak powiem, są to bakterie pożądane w organizmie. Chcemy nimi zasiedlać organizm, jelita i tak dalej, żeby one nam walczyły z tymi złymi bakteriami. Tylko jest kwestia, w jaki sposób je podajemy. Niektóre firmy podają je w płynie, niektóre firmy podają je w proszku, każą wymieszać z karmą, a my wymyśliliśmy taką nowoczesną formę,
Jest to produkt granulowany. Te bakterie zamknięte są w takiej granulce tłuszczowej. Gołąb sobie pobiera taką granulkę, jedną, dwie, trzy dziennie i w zupełności te jego, powiedzmy, potrzeby probiotyczne są zaspokojone. I jeszcze zadam jedno pytanie. Czy to ma być takie też, dlatego jest w tej kapsułce, niejako tej granulce tłuszczowej, żeby też jego działanie nie było w przewodzie pokarmowym, tylko dopiero dalej? Dopiero. Kiedy... No tutaj widzę, że pan Krzysztof się bardzo przygotował. Nie, ja się nie przygotowałem. Bardzo przygotował, albo zapamiętał. Kiedy byliśmy tutaj, mówiliśmy? Że tak powiem, wcześniej kiedyś w sklepie, też kiedy tutaj nam inni też omawiali swoje produkty, różnego rodzaju rzeczy, się tutaj słyszy i właśnie idea ta sama. Niektórzy się szczycą, że probiotyk działa od razu. No, to nie za bardzo. Nie za bardzo, generalnie, ponieważ te bakterie probiotyczne w samym żołądku są nam mało potrzebne. One są potrzebne w jelicie cienkim, w jelicie grubym, gdzie mamy generalnie walkę i z tymi bakteriami coli. Jesteśmy to już za żołądkiem. Za żołądkiem, niżej, bliżej kloaki, bliżej tego tyłu steku. I tak dalej, steku u gołębia. Im mamy, że tak powiem, bliżej steku, tym mamy większe ryzyko jakiejś tam, powiedzmy, infekcji i namnażania się tych złych bakterii. I po to podajemy te, żeby one nam wypychały właśnie i przeciwdziałały tym złym czyli bakteriom. Przy tym probiotyku, jak dobrze zrozumiałem, to mamy pewność, że zadziała tam, gdzie powinien, za żołądkiem już. Za żołądkiem on działa przede wszystkim cienkim. Też dlatego, że jest właśnie ta otoczka tłuszczowa, która się właśnie. Tam niżej dopiero trawi. Ona nie będzie strawiona w wolu, nie będzie strawiona w żołądku, dopiero zacznie się tam trawić i te bakterie działają dokładnie w tym miejscu, tam gdzie chcemy, żeby działały. Aha. Pytania od hodowców, jeżeli chodzi o ten probiotyk, chyba jest najwięcej pytań. Czy gołębie będą chciały to jeść? Oczywiście, że będą chciały to jeść, ale jeżeli posypiemy im na wieczór, jak one będą już najedzone, no to wiadomo, że to zostawią. Takie rzeczy, tak samo jak leki, trzeba umieć oczywiście podawać. No, najlepiej gołębie na początku delikatnie przegłodzić, nie wiem, opóźnić posiłek o godzinę, dwie, nie mamy problemu z jedzeniem. Taki produkt możemy podać też na różne sposoby. Możemy wymieszać z karmą, a możemy posypać po tej karmie, żeby one sobie w pierwszej kolejności to wydziobały i wtedy też nie mamy problemu. Ale jeszcze zadam pytanie, czy jak będziemy skosować z karmą, czy z jakimiś innymi mieszankami, musimy stosować jakiś rodzaj, nie wiem, coś do oklejenia? Nie, to jest tak jak ziarno, tutaj jak suszymy, to jest po prostu, ta granulka jest mocna, zbita, wiadomo, że jak ją ściśniemy mocno w ręku, to się zgniecie, nie, o to pytałem, czy czasem w zupełności na wymieszanie z karmą. Chodzi o coś takiego, czy inne preparaty, które byśmy stosowali ewentualnie, bo hodowcy stosują nie zniszczą często, tego, nie są właśnie tego, jogurty, oleje tego typu, nie oddziaływują na to. Nie oddziaływują. Jest to inna forma probiotyku, nie należy tego rozpuszczać, tak jak ludzie się pytają, to się nie rozpuszcza w wodzie, to się właśnie ma nie rozpuszczać w wodzie. Taka jest idea tego i generalnie tak to działa. Zostało wymyślone. No, produkt jest innowacyjny, ale bardzo dobrze działa i można tutaj sobie no, zakupić i sprawdzić ten produkt. To wszystko w sklepie dla hodowców, PL można kupić. Jest. Produkt jest do tego bardzo wydajny. Taka puszka starcza nam na 50 gołębi na 100 dni. Czyli tak naprawdę przy małym stadzie gołębi można powiedzieć, jedna puszka na rok w zupełności wystarcza. Codziennie probiotyku możemy podawać codziennie probiotyk, ale to też nie jest konieczne. Jeżeli się nic nie dzieje, to też nie ma co obciążać tego organizmu na siłę, pakować wszystkim. Jeżeli mamy wszystko w porządku, to po prostu nie dajemy. Po lotach, w momentach po szczepieniach, przed szczepieniami, jakieś lęgi młodych, pierzenia, jak najbardziej wtedy probiotyk dajemy. Dobrze. Myślę, że to by było to. By było to. Nie będziemy przedłużać na razie, żeby nie zanudzić kolegów, a za chwilę powiemy o promocjach, w jakich będą występować te preparaty tu w sklepie dla hodowców.pl. Jeszcze raz dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.